Na program zaprasza Polska Grupa Zbrojeniowa. Karabiny maszynowe UKM 2000, karabiny wyborowe BOR, TOR, Alex, moździerze, granatniki rewolwerowe i armaty przeciwlotnicze. Zakłady mechaniczne Tarnów należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej mają bardzo bogatą ofertę produkcyjną. W tym odcinku magazynu wojskowego odwiedzimy zakłady i porozmawiamy sobie o broni, która jest tu produkowana, a także sprawdzimy tę broń. Zapraszam serdecznie. Takim flagowym produktem zakładów mechanicznych Tarnów są karabiny wyborowe, czyli mówiąc językiem bardziej popularnym, karabiny snajperskie. Są to karabiny przeznaczone do prowadzenia ognia w sposób pojedynczy, precyzyjny i na daleką odległość. Zakłady mechaniczne Tarnów produkują całą rodzinę karabinów wyborowych. Jakie są te poszczególne karabiny, które produkujecie Państwo? Widzimy tutaj rodzinę karabinów wyborowych oferowaną przez zakłady mechaniczne Tarnów. Pierwszy jest to karabin BOR kalibru 7,62x51 mm. Drugi jest to karabin Alex kalibru 8,6x70 mm. I karabin TOR kalibru 12,7x99 mm. Mówiąc o ogniu skutecznym dla tych karabinów, mamy odpowiednio 800 metrów do 1000 metrów dla karabinu BOR. ...1600-1800 metrów dla karabinu Alex 8,6. I 2000 metrów dla karabinu TOR, o którym też wiemy, że były oddawane celne strzały na znacznie dalsze dystanse. Czy te karabiny, czy rodzina tych karabinów wyborowych, która jest produkowana u Państwa w zakładach, jest stosowana powszechnie w naszych siłach zbrojnych? Karabin BOR i karabin TOR wprowadzone są na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Natomiast karabin Alex kalibru 8,6 jest jeszcze w fazie, powiedzmy, testów, ale znajduje się on w ofercie zakładów mechanicznych Tarnów, jeżeli takie zapotrzebowanie zgłosiłyby siły zbrojne. Panie Adrianie, czy byłaby szansa, żeby poczuć się jak strzelec wyborowy i wypróbować BOR-a? Oczywiście. Będziemy strzelać na dystansie 100 metrów, więc może nie do końca jak strzelec wyborowy, aczkolwiek będzie to namiastka działania tego karabinu. Prośba o krótki instruktaż, no ponieważ jest to dla mnie zupełnie obca broń, w ogóle broń mi jest obca, a szczególnie tego typu. Jak się używa tego sprzętu? Okej, w naszym wypadku dostosujemy te strzelania do takiego charakteru badawczego, więc będziemy strzelać z postawy strzeleckiej siedzącej. Broń trzymamy blisko ciała w dołku strzeleckim. Lewą rękę układamy na podporze tylnej. Szukamy obrazu w lunecie. Zasada działania karabinu jest to karabin powtarzalny. Mamy tutaj zamek czterotaktowy, który działa w następujący sposób. Więc najpierw odciągamy rękę zamka do góry, odciągamy zamek do tyłu, wprowadzamy nabój do komory zamkowej, ryglujemy. W tym momencie karabin jest gotowy do strzału. Przyjmujemy postawę. Zgrywamy przyrządy celownicze. Kiedy przyrządy są zgrane, regulujemy oddech. Przekładamy palec na język spustowy. I powoli ściągamy spust. Tak, żeby strzał był dla nas zaskoczeniem. We'll be right back.
Odwiedzając zakłady mechaniczne Tarnów, mamy niepowtarzalną okazję, żeby zobaczyć, jak się broń sprawdza, jak się broń bada. Pytanie, co tu się dzieje za naszymi plecami? Za momencik będziemy sprawdzać szybkostrzelność teoretyczną automatów 23 mm 2A14 przeznaczonych do zestawów przeciwlotniczych ZU 23 mm. Widzimy, że dzisiaj w zakładach bardzo dużo się dzieje. Była testowana różnego rodzaju broń podczas tutaj naszego pobytu. Pytanie, czy tak jest co dzień? Czy to takie tempo pracy jest zawsze tak intensywne? No, tempo pracy jest intensywne, ponieważ dzisiaj jest już godzina dobrze po 15:00. Jesteśmy na drugiej zmianie, także dzisiaj na pewno do godziny 21:00 będziemy tutaj prowadzić badania strzelania. W zakładach w Tarnowie produkuje się także systemy kontenerowe. Tutaj widzimy za mną krytą mobilną strzelnicę ćwiczebną. Takie obiekty służące do ćwiczeń znajdują się już na wyposażeniu Wojska Polskiego i innych służb mundurowych. My zobaczymy, jak wygląda to w środku. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Znajdujemy się w środku kontenera ćwiczebnego. No i mam takie pytanie, czy byłaby szansa, żeby trochę postrzelać sobie dzisiaj? No, myślę, że nie ma problemu. Z beryla? Z beryla, tak. Na chwilę obecną możemy sobie postrzelać z beryla. Jeśli chodzi o broń długą, a jeśli chodzi o kaliber krótki, to mamy na dzień dzisiejszy Glocka. Przyznam się szczerze, jestem totalnym laikiem, więc prośba o taki instruktaż naprawdę od początku do końca. Okej, no to w porządku, więc zapraszam pana, może najpierw z długiej. I z 15 metrów myślę, że to będzie rozsądny dystans. I najpierw chwyt. Praworęczny jest pan? Praworęczny, okej, tak. Okej, więc lewa ręka tutaj, prawa tu, tak. To musi dobrze dolegać do na razie banku. Robimy wszystko na sucho, proszę państwa, żeby nie było wątpliwości. Tak. Wydłużymy kolbę, bo myślę, że dla pana wzrostu będzie odpowiednia dłuższa. Najistotniejsze, pan zobaczył w kolimatorze kropeczkę czerwoną. Tak, widzę ją. Czy długość kolby jest dobra? Tak, jest w porządku, jest w porządku, jest komfortowo. Okej, okay. W takim razie po podpięciu magazynka trzeba będzie przeładować. Mm-hmm. I robisz to tylko raz. Potem już do opróżnienia magazynka sam karabin robi to sobie automatycznie. Okay. Następuje tak, tą rękę pan zostawia tutaj cały czas. Prawą ręką pierwsze co odbezpieczamy w dół. Okej. Okay. Tak. Następnie podpinamy magazynek i przeładowujemy, pociągając to do samego końca i okay. Puszczając. Teraz proszę się przeładuje? Tak. Dokładnie tak. Przymierzy się pan. Okej. Okay. I zwalniamy. Spust. W porządku. Panie dyrektorze, na początku pytanie, skąd w ogóle pomysł, żeby wprowadzić takie obiekty szkoleniowe na rynek? No, przede wszystkim wymusiła to sytuacja, jaka powstała w Siłach Zbrojnych. Około 10-15 lat temu podjęto decyzję likwidacji garnizonowych strzelnic w związku ze zmianą przepisów. Ograniczenia związane z możliwością opuszczenia pocisku terenu strzelnicy i stanęło wojsko przed problemem nieposiadania obiektów bezpośrednio przyległych do koszar, miejsca stałej dyslokacji. Podpinamy łukowo, tak jak pan mówił. Odbezpieczamy. Jest odbezpieczony. Pociągamy. Przeładowujemy. I zaczynamy zabawę. Ognia. Panie dyrektorze, MON wprowadza teraz taki projekt Strzelnica w każdym powiecie. Czy ten projekt, czy ten program w jakiś sposób może być także dla państwa korzystny? Czy te obiekty mobilne, kryte, strzelnice kontenerowe mają szansę być tu jakoś zakupowane przez MON? Panie dyrektorze, mamy taką nadzieję, chociaż nie ukrywamy i myślę, że pan redaktor też, że program tak nie w pełni wpisuje się w to, co my oferujemy tą strzelnicą. Niemniej jednak, ze względu na to, że kraj jest nasz mocno zurbanizowany i tych terenów wolnych, żeby powstały strzelnice otwarte, jednak jest ograniczona liczba, liczymy na to, że przynajmniej w kilkunastu powiatach będzie możliwość zrobienia strzelnicy tylko przy wykorzystaniu
naszego obiektu, bo on jest bezpieczny i pozwala na to, żeby go postawić w rejonie zurbanizowanym, w bliskości siedliska ludzkiego. Teraz mamy włączoną wizualizację, także całe to szkolenie jest dużo bardziej atrakcyjne. Razem z policjantami wchodzimy do mieszkania. Trafiony, jest ok. Panie dyrektorze, czy te obiekty szkolenia zostały już jakoś uznane przez wojsko? Czy są na wyposażeniu? Czy Wojska Polskiego, czy służb mundurowych? Panie redaktorze, do dnia dzisiejszego wyprodukowaliśmy i przekazaliśmy do użytkowników mundurowych w Polsce 25 obiektów tego typu. Obiektów 15-metrowych i obiektów 25-metrowych. Nie tylko do wojska, bo wojsko na chwilę obecną, licząc wojska specjalne i WOT, będzie posiadało na dzień dzisiejszy takich urządzeń 14, ale również posiada je policja, więziennictwo, posiadają celnicy, a więc tych obiektów w Polsce jest dzisiaj 25 sztuk. Przed nami kolejne ćwiczenie filmowe, zobaczmy co to będzie. Dobrze, że nie strzeliłem. Tym razem się nie udało. Nie udało się, prawda? No nic, no. Ja 22, nomen omen, zostałem powołany 22 lipca, daty, której nie szanuję, ale która była w historii Polski. Natomiast prawdziwe funkcjonowanie rozpocząłem 25 lipca 2016 roku. Startowałem z poziomu 64 milionów złotych. 64 miliony i to była propozycja, czy zaakceptowana decyzja Rady Nadzorczej na wniosek poprzedniego zarządu. My zakończyliśmy rok 2016 w wysokości 87 milionów złotych, więc przekroczyliśmy już wtedy o 23 miliony wysokość produkcji w 2016 roku i z tego to było 66% było wartości eksportowej w tamtym okresie. Natomiast 2017 z 87 kończąc 2016 zakończyliśmy 177 milionów, więc to jest gigantyczny wzrost wartości. Proszę zauważyć to, co wcześniej mówiłem, wzrosła załoga o 30%, natomiast obroty w przedsiębiorstwie zaszły o ponad 100%, więc mamy z czego się cieszyć i to nie jest tylko to, że łabędź jest cudotwórcą, tak jak niektórzy mówią w przedsiębiorstwie, tylko nie, nikt nie jest cudotwórcą. Ekonomia rządzi się swoimi prawami. Od prapoczątku było oczywiście zmiana nastawienia na pozyskiwanie polskich produktów do polskiej armii. To nam dało szansę odpowiedzi twierdzącej, jeżeli było zapytanie, czy jest to na wyposażenie polskiej armii. Tak, jest. I wtedy zainteresowany kontrahent siadał do rozmów i było naszą sztuką negocjacyjną, za jaką cenę, jakiej wielkości produkt zostanie sprzedany.
Partnerem programu była Polska Grupa Zbrojeniowa.